Przyjaciele. Chcę dzisiaj... Chcę dzisiaj wam powiedzieć o tym, że... Że naprawdę człowiek, który poznał Jezusa, jest jak Jezus. Jakiś czas temu Bóg dał mi słowo. Czy widzisz we mnie Boga? Czy widzisz we mnie Boga? Jak no siłę wyższą. Siła wyższa to jest bzdura. Siła wyższa nie ma imienia, nazwiska i PESEL-u. Bóg to Bóg. Imię Jezus, zawodu Chrystus, wiadomo o kogo chodzi, wiadomo gdzie się urodził, wiadomo kto matka, wiadomo kto ojciec. Nie siła wyższa. Na spotkaniach anonimowych alkoholików mówi się o sile wyższej. Gówno. Ładne słowo? Bardzo dobrze. Ewangelia Jana 10:35. Nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże. Nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże. Czy doszło cię Słowo Boże? Bo jeśli doszło cię Słowo Boże, to Bóg nazwał cię Bogiem. I teraz trzeba coś z tym zrobić. Ewangelia Jana 10:35. Albo to jest fakt, albo to jest fałsz. Trzeba poważnie do tego podejść. W ogóle z Bogiem jest zawsze sprawa tego rodzaju, że albo On mówi prawdę, albo On kłamie. Jeżeli On kłamie, to odrzuć. Jeżeli mówi prawdę, to nie dyskutuj o tym. Nie można... Kiedyś powiedział taki mądry człowiek, powiedział tak: nie nazywaj Jezusa prorokiem, nauczycielem. Nie nazywaj Go inaczej niż Bogiem. Bo albo jest to faktycznie Bóg, albo miał schizofrenię. Albo Jezus miał schizofrenię, chodząc po ziemi, albo naprawdę to był Bóg. Rozumiecie, o co chodzi? Nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże. List do Galacjan 5:14 mówi tak: prawo streszcza się w jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Najpierw ty sam musisz dostrzec w sobie Boga. Ten ruch z tym elementem prawdy jest taki, że najpierw ty w sobie musisz dostrzec Boga, aby móc dostrzegać w ludziach Boga. W sobie musisz dostrzec Boga. Najpierw, to jest początek. I to nie może być tylko na poziomie wiedzy teologicznej, ale musi to być na poziomie przeżywalności. To jest za mało wiedzieć, że tak mówi Słowo. To trzeba przeżywać. Bo rzecz, której nie przeżywasz, dalej stanowi dla ciebie tajemnicę. To jest dla ciebie jakaś tajemnica. Rozumiesz? Ty wiesz, że tak jest. Wiesz, że tak ma On. Często do mnie ludzie mówią: wiesz, w moim życiu to nie działa. To, co w Twoim działa, w moim nie działa. Ja mówię: więc nazwij raz na zawsze Boga kłamcą i zamknij ten temat. Chyba że dojdziesz do wniosku, że to Ty jesteś zablokowany. Spójrz teraz, czy ty dostrzegasz w sobie Boga? Zadaj sobie to pytanie teraz. Czy ja
wymień sobie w swoich myślach swoje imię, dostrzegasz w sobie Boga. Bo jeżeli nie dostrzegasz w sobie Boga, to w ogóle nie ma żadnych szans, żebyś mógł dostrzec Boga w innych. A druga sprawa to jest taka, że twoje życie to będzie życie na pół gwizdka. Na pół gwizdka. Pierwszy list Jana 4,17 mówi, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Wierzysz w to? Jaki On jest, Jezus, tacy i my jesteśmy na tym świecie, tacy sami. Jaki On jest, nie jaki On był, jaki On jest teraz. Jaki On jest teraz, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Rozumiesz to? Jaki On jest, tacy i my jesteśmy. Jaki jest Jezus, taki jesteś Ty. Pytanie, czy Ty to dostrzegasz? Czy Ty sobie koło tego po prostu siadasz i mówisz, zobaczymy, może mi Pan to objawi. Zrozum, człowieku, Bóg niczego Ci nie objawi. Albo tą rzecz weźmiesz dzisiaj przez wiarę, albo będziesz dalej siedział obok tego tematu. Będziesz obok siedział, obok, rozumiesz? Jaki On jest, taki Ty jesteś. To słowo jest, to jest greckie słowo esti. Oznacza ono istnieć, żyć i być. A więc taki jaki On jest na każdym poziomie istnienia, bycia, życia, taki Ty jesteś tutaj. Nie mniejszy, nie czerpiący z Niego w ten sposób, że podłączasz się do Niego. Chrześcijanie mają taką manierę, rozumiecie, wymyśloną przez demoniczne siły Watykanu, a stymulowaną przez demoniczne siły, które skompromitowały ruch protestancki. I mówią, ty się musisz podłączać pod Boga. Podłącz się pod Niego. W kościele katolickim mówią, zjedz opłatek, idź do spowiedzi, to się pod Niego podłączysz. Protestanci mówią, módl się, uwielbiaj Go, to się pod Niego podłączysz. Nie podłączysz się pod Niego. Dlatego, że pod Boga nie można się podłączyć. Bóg to nie jest gniazdko, że się pod Niego podłączysz. Rozumiesz, o co tu chodzi? To jest cały czas filozofia Boga z zewnątrz. Cały czas ten Bóg jest z zewnątrz. A to słowo jesteśmy, to jest dokładnie słowo, które ma ten sam czpień. Istnieć, żyć, być. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy. Tacy sami. Ludzie. To jest mega istotna rzecz. W ogóle wstać rano i uznać się za Boga, to jest bardzo poważna sprawa. Wiesz, wstać rano i uznać się za grzesznika, to jest żaden problem. Wstać rano i uznać się za człowieka, który tak naprawdę nie potrafi wiele, to jest żaden problem. Wstać rano i się pomodlić, to też nie jest problem. I mówić, dzisiaj Bóg coś zrobi w moim życiu. Dzisiaj wstanę rano i Bóg coś zrobi w moim życiu. Wiecie, co to jest? To jest namaszczenie totolotka. Dzisiaj zobaczę, jak będzie. Pójdę na uwielbienie, może dotknę Pana. Bzdury. Myślisz, że to się czymś różni od tego, że ktoś idzie do kościoła i przyjmuje komunię? Jaka to jest różnica? Protestanci mają taką swoją komunię. Przyjdę i dotknę Pana. Po co? Po co w ogóle czytać książkę kucharską, jak ma się w ogóle w lodówce krwisty stek? Po co w ogóle przyglądać się na te obrazki? Trzeba wyjąć ten kawał mięsa, wrzucić na patelnię i po prostu zjeść. Żaden wstyd. Stek jest po to, żebym go zjadł. On tam nie leży po to, żebym go oglądał.
dusza człowieka Bożego musi w 100% utożsamiać się z Jezusem. W 100%. Utożsamić się to znaczy uznać siebie za takiego samego, jakim jest ktoś inny. Takiego samego. Uznać siebie za takiego samego. Jezus mówi do swoich uczniów: mówicie o mnie Pan i słusznie czynicie. Jezus w ogóle nie miał żadnych problemów z tym. Oni do Niego mówili Adonai. A On mówi: w porządku, jestem Adonai, a dlaczego mam nie być? Jestem Mesjaszem, a dlaczego mam nie być? Jestem Synem Boga, a dlaczego nie? Nie rozumiem, o co chodzi. Wiecie, religia za to Go zabiła. Zabiła Go za to, religia. Religia Go zabiła. I dzisiaj religia chce zabić każdego, kto się czyni równym Bogu. Rozumiesz? Dzisiaj religia chce zabić każdego, który umożliwia wyjście z grzechu. Na zawsze. Na zawsze. Rozumiesz? Religia utrzymuje ludzi cały czas w tym systemie. Przyjdź, oczyść się, przyjdź, oczyść się, przyjdź, oczyść się, oczyść się, oczyść się, oczyść się. Oczyść się, weź się oczyść. Religia chce, żeby Kościół to była jedna wielka ekipa, która ciągle sprząta. Ciągle sprząta, ciągle będę sprzątał, będę sprzątał, będę sprzątał. Posprzątam. Co robisz dzisiaj? Sprzątam. Dzisiaj znowu sprzątam. Już mam odciski od tej świętej miotły. I dalej sprzątam. Cały czas. Rozumiesz, czym mówię? Nieważne, jak dusza się różni w swojej naturalnej istocie od duszy Boga. Dusza musi uznać, że ma cechy Boga. Dusza twoja musi uznać, że ma cechy Boga. Twoja dusza musi uznać, że jest jednakowa z duszą Jezusa. Twoja dusza musi to uznać na dzień dobry. Pamiętaj, wiara to jest pewność tego, czego nie widać. Nieważne, co widzisz w swojej duszy. Ty teraz możesz siedzieć i widzieć swoją duszę w ogóle popapraną jak piątek z pankracem. Ja to nawet rozumiem. Rozumiesz? To nie o to chodzi. To jest tak, jak ktoś zaczyna ćwiczyć. Powinien iść przez lustro, napiąć swój biceps, w którym jest 23 cm i powiedzieć tak: Boże, dziękuję Ci za 5 tych w łapie. Tak powinien zrobić. Tak powinien zrobić. Powiedzieć: dziękuję Ci za 5 tych w łapie. Tak powinien zrobić. Tak powinien zrobić. Rozumiesz? A nie przyglądać się na swoje 23 i mówić, ile mi jeszcze brakuje. Tak nie można żyć. Tak nie można żyć. Zapytajcie mojej żony. Ona wam powie. Ona wam powie o tym, że ja jestem człowiekiem, który wszystko umiem. Nasza córka Sara, ona też się już do tego przyzwyczaiła. I ona mówi: tak, oczywiście jesteś tym najlepszy. Ja mówię: jak najbardziej. A to w ogóle jesteś tym zdziwiona? No a kto ma być najlepszy, jeśli nie ja? Ja nie rozumiem w ogóle tego. Ja w ogóle nie rozumiem, jak mogę nie być w tym najlepszy. Ludzie, i ja naprawdę za takiego się uważam. Ja od rana za takiego się uważam. Ja się od rana nie biorę za sprzątanie, naprawdę, ja bym się wykończył. Ja się uważam za człowieka, który posiada parametry Boże. Dlatego, że ja przyjąłem słowo, że jakim On jest, takim ja jestem. Jakim On jest, a jakim On jest? No siedzi na tronie wszechświata. Rozumiesz, o co chodzi? A pod Jego stopami jest wszelka nadziemska władza, zwierzchność, moc i panowanie. Oto Król Królów i Pan Panów. A Słowo Boże mówi, jakim On jest, takim ja jestem. Oto Król Królów i Pan Panów. Ludzie, dopiero z miejsca głębokiej świadomości, że jest się takim samym jak Bóg, można ruszać dalej w życie. Ruszać dalej. Ruszać dalej. Rozumiesz? Ten system uczynkowości cały czas wali w ludzi takie myślenie. Najpierw się zmień, a potem otrzymasz medal. Ale u Boga to jest inaczej. U Boga to jest boso, ale w ostrogach. Rozumiesz?
Bosu, ale w Ostrogach. Taki to Bóg. Takiego Boga znam, taki Bóg mnie zbawił. Takiemu Bogu co dzień powierzam każdy aspekt mojego życia. Musisz rozmyślać nad cechami Boga, umiejscawiając je w sobie. W sobie. Jak? Proste. Jestem najlepszy. Proszę bardzo. Ilu mówi o sobie co dzień, że jest najlepszym? Najlepszym. Brawo. Zobacz, jaka szczęśliwa dziewczyna. Najlepszy. Zobaczcie, jakie to jest trudne dla chrześcijan. Wiecie, jak ja oglądałem chatę, czytałem ją sobie wcześniej, ale później oglądałem i wiecie, tam jest kilka fragmentów bardzo mnie ujmujących. Między innymi takich, jak ten facet rozmawia sobie z Jezusem i Jezus do niego, a on mówi do Jezusa tak: kurczę, ty nie jesteś taki jak większość chrześcijan. A Jezus mówi, no bo większość chrześcijan w ogóle, no, ona by mnie nigdy nie chciała w ogóle uznać, nie? To Jezus to bardzo mało chrześcijańska postać. O, rozumiecie, o czym ja mówię? W porównaniu do obecnego rysu chrześcijaństwa, to Jezus to w ogóle nie chrześcijanin. W ogóle to jest jakaś postać niechrześcijańska. To niby od Niego wszystko jest brane, mówi się, jesteśmy ruchem chrześcijańskim. Tylko że w tym wszystkim Jezus jest najmniej chrześcijański. Rozumiecie? To w ogóle inny parametr myślowy jest. Są takie fragmenty w Piśmie Świętym, jak Bóg mówi tak: i rzucę wam w twarz gnój waszych świąt. Rozumiesz? Nie chcę waszych krwawych ofiar, nie chcę waszych szabatów, nie chcę waszych różnych rzeczy. Dlaczego? Zobaczcie, jak bardzo wtedy już judaizm odszedł od Boga Jahwe. Tak samo dzisiaj coś, co się popularnie nazywa ruchem chrześcijańskim, to odeszło od osoby Jezusa. I tu nie chodzi o kwestię tego, że ludzie są grzeszni. To nie chodzi. To chodzi o to, że ludzie są głupi. To o to tu chodzi. Ludzie w ogóle nie rozumieją, jaki on jest. Dlatego większość chrześcijan w ogóle nie potrafi się utożsamić z Jezusem. Oni nie wierzą, że są jak Jezus. Przyjęli Jezusa, ale mówią: ja to ja, Jezus to Jezus. Ja to ja, Jezus to Jezus. Najpierw, a powiem inaczej, dopiero wtedy, gdy dusza uzna, że ma tylko cechy Boga, może się prawidłowo sprawdzić w funkcjonowaniu każdego dnia. Dusza nie może inaczej się prawidłowo zaprezentować na tej ziemi. Bo my się nie różnimy w tym wypadku niczym od tego świata. Wiesz, czym ty się tylko różnisz? Tym, że ty do nieba idziesz. Tylko że tak naprawdę na tym świecie wcale ci to nie pomaga. No w czym ci to pomaga? A w ogóle może zauważyliście, że wielu z was, jak się nawróciło, to wam się zaczęło trudniej żyć. Zauważyliście takie rzeczy? Jakoś kurczę, przed nawróceniem to wam szło. A potem się okazało, że jest kiszka. Ty nie wiem, w ogóle ludzie, którzy świetnie decydowali, prawa, lewa, oni teraz w ogóle siedzą często tak: aha, nie wiem, co mam tu zrobić, nie wiem, co mam tam zrobić. Wziął się, nawrócił, on nie wie. Nie był nawrócony, wiedział. Ty, o co chodzi? Nie był nawrócony, proszę ciebie, był w stanie iść gdzieś, dokonać jakiegoś, nawet takiego wielkiego czynu. Po nawróceniu się zastanawia, czy to jest od Pana, czy to nie jest od Pana, a może to jest z ciała, a może to jest z tego, a może to z czegoś innego. I tak chodzą i myślą, wiesz, o co chodzi? Zobaczcie, co to w ogóle jest. Wiecie, cecha to jest element odróżniający lub charakteryzujący. Ty musisz dostrzec w sobie cechy Jezusa. Cechy Jezusa. Coś wam powiem. Wiecie, czasami mnie ludzie pytają, co ja robię na tych terapiach z ludźmi. Powiem wam, co ja robię. Doprowadzam ludzi do stanu zero.
Wiesz, co to jest terapia? Doprowadzenie człowieka do stanu zero. Zero. Nie ulepszenia go. Zero. Zero. Bo wcześniej człowiek przed terapią jest poniżej kreski. Pokażę wam szybciutko dwie rzeczy. Jest człowiek X i człowiek Y. Obydwaj mają problemy z zarabianiem pieniędzy i z takim dobrym finansowym funkcjonowaniem. Tylko że człowiek X po prostu sobie bieduje, tak? A człowiek Y zaczął kraść. I terapia nie jest dla człowieka X, tylko dla człowieka Y. Bierzemy człowieka Y i niwelujemy w nim cały system złodziejstwa i doprowadzamy go do tego poziomu, w którym jest człowiek X. Czyli, że dalej nie potrafi nic w sprawach finansowych. Rozumiesz? Niwelujemy patologię, nic więcej. Bo wzrost zaczyna się z punktu zero. Tylko żeby, przyjaciele, terapia mogła zadziałać, to na początku chrześcijanin musi zacząć przez wiarę przyjmować to, że on posiada cechy Boga. Bo jak on nie uzna tego, to on przez całe życie się będzie bujał w tym sprzątaniu swojego życia. Ciągle będę sprzątał, ciągle będę sprzątał, ciągle będę sprzątał. Tu coś zrobię, oj, muszę posprzątać. Tu coś zrobię, oj, muszę się obmyć w krwi Jezusa. Tu coś zrobię, oj, muszę tutaj zrobić porządek. Zrób porządek. Tak? Zrób porządek. Ja ci bardzo życzę robienia porządku. Tylko życie nie polega na robieniu porządku. Życie polega na budowaniu. Rozumiesz? Życie nasze ma być budowane, a nie ciągle ma być sprzątane, proszę ciebie, i przygotowywane pod coś. Świata nie zdobędziemy przez to, że będziemy lecieli z miotłą. Świat zdobędziemy przez to, że będziemy lecieli z mieczem. Rozumiesz? Z mieczem. Posprzątać, stanąć w punkcie zero i zacząć budować. Ale do tego jest potrzebna świadomość, że jest się takim jak Bóg. Nawet jak się tego nie czuje, jak się tego nie widzi, jak się tego nie doświadcza. Dlaczego? Bo tak mówi Bóg. Jak Bóg do ciebie powie, że masz trzy ręce, rozumiesz? To tylko zapytaj, Panie, z której strony jest ta, co jej nie widzę. Rozumiesz, o co mi chodzi? Bardziej łapotologicznie nie potrafię tego wytłumaczyć. Prawda to prawda. Nawet jeżeli ty jej nie doświadczasz. To, że czegoś nie doświadczasz, nie oznacza, że tego nie ma. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Zobacz. To, że ty nie doświadczasz na przykład tego, że masz na koncie dzisiaj miliard dolarów, to nie oznacza, że nie ma ludzi, którzy nie mają na koncie miliarda dolarów. Co z tego, że ty tego nie doświadczasz? A co to obchodzi kogo? Wiecie, jest taki w ogóle program Damy i Wieśniaczki. Są też odmiana męska, Dżentelmeni i Wieśniacy. W jednym takim filmie Dżentelmeni i Wieśniacy, taki dżentelmen, biznesmen pojechał na taką wieś. I on tam postanowił zrobić spotkanie z tymi wieśniakami, którzy uważali, że całe życie polega na tym, że się zarabia 1800 zł. I on zrobił z nimi spotkanie i zaczął im mówić, że można zarabiać 3000, 4, 5, 6, 10, 15. I taki jeden, jak on doszedł do pewnego poziomu, tam chyba nawet 10 tysięcy, czy mówi, że to tak można, to aż się oburzył, mówi, co ty za bzdury mi opowiadasz? Ty w ogóle jakieś bajki mi tutaj opowiadasz. I poszedł, wstał, poszedł, bo on nie wierzył, że człowiek może zarobić na przykład takie pieniądze. Dla niego to było obce. Zobaczcie, on się oburzył. Oburzył się na to, że można zarobić przy ciebie zwykłą dyszkę. Tak? Bo on musiał wypróć z siebie flaki za 1800 i mówi, to jest niemożliwe, jak ja wypruwam flaki, to wszyscy muszą wypruwać flaki. A to jest nieprawda, koleś, że ty wypruwasz flaki za 1800, to reszta świata ma wypruwać flaki za 1800. A w imię czego? W imię twojej filozofii życia? A więc jeżeli ty nie doświadczasz dzisiaj pewnych aspektów, cech Boga w swojej duszy, to nie znaczy, że ich tam nie ma. Ponieważ Bóg powiedział, jakim ja jestem, takim i ty jesteś tutaj. Najpierw trzeba się uznać za Boga, żeby zacząć robić robotę w sobie. Rozumiesz to? Coś ci przeczytam. Księga Daniela 8:11. Najmniej zrozumiana księga ze wszystkich. Księga Daniela 8:11.
wmówił w siebie potęgę, jaką ma książę wojsk, tak że odjęta mu została stała codzienna ofiara i zostało zbezczeszczone miejsce jego świątyni. O kim to jest? To jest o pewnym człowieku, o pewnym władcy, który wmówił w siebie, że jego wróg jest silniejszy od niego i w związku z tym życie tego człowieka uległo destrukcji. Mnóstwo chrześcijan wmawia sobie, że są inni niż Bóg, że są słabi, że są w różnego rodzaju procesach, że są w różnego rodzaju obciążeniach, że są załamani jak dach sołtysa, że są biedni, że są głupi, że są nieatrakcyjni, że są samotni, zdepresjonowani, wmawiają sobie ten cały system szamba i dziwią się, że im życie nie idzie. Słowo Boże mówi, wmówił sobie potęgę tamtego króla i odjęta mu została codzienna ofiara. Rozumiecie, że to jest prawo duchowe? Jak my sobie wmawiamy ciągle jakiś defekt, to w konsekwencji jesteśmy tacy, jak to, co sobie wmówiliśmy. I codzienna ofiara zostaje odjęta. Co to oznacza? To oznacza, że nie możemy czerpać z ołtarza. Nie możemy brać prawidłowo. Pojawiają się różnego rodzaju trudności życiowe, a my jesteśmy znowu w nich tylko zwykłymi ludźmi, którzy liczą na Boga. Liczę na Pana, liczę na Pana. Liczę na Pana. A ja nie liczę na Pana. A ja 24 godziny na dobę liczę na siebie. Na siebie. Dlatego, że we mnie jest Chrystus i jestem z Nim zjednoczony. I człowiek, który wierzy w Boga, to człowiek, który wierzy w siebie. I człowiek, który wierzy w Boga, to człowiek, który wierzy w to, że Chrystus jest w nim. Że ma siłę Chrystusa, mądrość Chrystusa, umiejętności Chrystusa. Oto taki człowiek. Oto taki człowiek. Nie liczy, że coś mu skapnie z nieba. Wstaje rano, podnosi ręce i mówi, tymi rękoma zdobędę świat. Gdziekolwiek ta noga ustanie, to miejsce będzie moje, bo tak powiedziałeś, Panie mój. W ten sposób w ogóle się oddaje Bogu chwałę. Wiesz, jak się oddaje Bogu chwałę? Że się przyjmuje Jego Słowo jako Jego Słowo. A nie, że się siedzi i się wymyśla. Bo ja mam takie odczucia, bo ja się nie czuję jak Bóg. Się czuję taki gorszy Bóg. Bożek. Mała Bozia. Mała. Jestem taki mniejszy Chrystus. Takie nawet taka formacja protestancka powstała, bracia mniejsi. Rozumiesz? To oni w ogóle, to ja myślałem wcześniej, że to mniejsi potrafią tylko wymyślać, człowieku, rozumiesz? Jak nie ta grupa, jak ona się nazywa, tych antyobuwników, ci bosi, karmelci, tak? Karmelici bosi, taka grupa. Potem, a potem się dowiedziałem, że u protestantów też jest, prostaczkowie. My jesteśmy tacy prości. Ja mówię, jaki prości? Prości jesteście, no. Po prości. Bez przesady. Człowiek Boży musi uznać, że ma Boga w swoim duchu. Po pierwsze, po drugie rozpoznać cechy Boga, po trzecie rozpocząć transfer cech Boga do swojej duszy. A to się odbywa za pomocą wiary. Człowieku, przede wszystkim musisz skupić się na cechach Boga, a nie na cechach człowieka. Skupienie nasze, ja jestem bardzo skupionym człowiekiem, bardzo skupionym, rozumiesz, o co chodzi? Bardzo skupionym. Zapytajcie mojej żony. Ja nawet jak oglądam film, ja nie robię coś podczas filmu. Sara, wczoraj oglądaliśmy film, Sara wyszła dwa razy podczas filmu, który po raz pierwszy oglądała. Przyszła drugi raz, ja mówię, dlaczego ty wychodzisz? Chcesz oglądać ten film? Nie chcesz, to wyłączamy. Dlaczego ty nie oglądasz tego filmu? Przecież stracisz wątek. Mówię do niej, ucz się skupienia. Skupienia. W ogóle przekleństwem Kościoła to jest brak skupienia. Ludzie są tak nieskupieni, rozumiesz, że w ogóle nie widzą złota, po którym chodzą. Rozumiesz, o co tutaj chodzi?
nie widzą tego. Chodzą po złocie i mówią: Panie, pobłogosław, Panie, pobłogosław, Panie, pobłogosław. A Bóg mówi: a może byś się skupił? A może byś się skupił troszkę? Panie, daj mi ludzi, Panie, daj mi ludzi, z którymi będę coś robił. Panie, daj mi ludzi, Panie. Ale do głowy nie przyjdzie takiemu chrześcijaninowi, że ci ludzie są wokół niego i że to od niego zależy, czy ci ludzie przyjdą do niego, czy nie. Rozumiesz? Człowieku, to od ciebie zależy, czy ludzie, którzy cię otaczają, staną się kanałami błogosławieństwa do twojego życia, czy się nie staną. Przecież to ty musisz coś z tym zrobić, a nie to, czy spadną na ciebie w ogóle jakieś kanały błogosławieństwa. Skupiasz się na cechach Boga, po drugie wypowiadasz cechy Boga, a po trzecie zaczynasz działać zgodnie z cechami Boga, a nie z tym, co cechą Boga nie jest. Jeżeli cechą Boga jest odwaga, no może ktoś zaprzeczyć, że cechą Boga jest odwaga? No nikt, to jest cecha Boga. Antycecha, jeżeli chodzi o odwagę, tak? Przeciwna cecha, no to będzie lęk, tak? No tak? A więc działanie na poziomie lęku nie ma nic wspólnego z Bogiem. Zgadza się? Zgadza się. Jak się czegoś boisz, to znaczy, że to nie Bóg. Zgadza się? To nie Bóg. Chodzi o to, żeby zrobić coś przeciwnego. Boisz się czegoś, to zrób coś przeciwnego niż to, co się boisz. To jest bardzo proste, bardzo proste. Albo ja czekam, aż to się we mnie, ja mówię, co się w tobie? Co to ma się w tobie? Że masz cechę Boga. Masz cechę Boga. Masz cechy Boga. W ogóle kto uważa, że Bóg jest piękny? Super. Cieszę się, że uważacie, że Bóg jest piękny. Czy te same osoby, które uważają, że Bóg jest piękny, uważają, że oni są piękni? Piękni jesteście? Naprawdę uważacie się za pięknych? Czy jesteście super? Powiedzcie mi teraz, jak prezentujecie swoją piękność w relacjach z drugim człowiekiem? Proszę bardzo. Z tych osób, co tutaj podniosły ręce, kto by chciał opowiedzieć, jak prezentuje swoje piękno w relacji z drugim człowiekiem? Jak to się robi? Fajnie. Super, super. W ogóle cieszysz się, jak ktoś cię chwali. Kiedy stajesz przed drugim człowiekiem, to wiesz, że mu się podobasz, wiesz, że jesteś atrakcyjny. Tak? Stajesz przed drugim człowiekiem, wiesz, że jesteś atrakcyjny, że patrzy na ciebie, tak? I że widzi twoje piękno. Nie, boisz się? Boisz się o co? Granica jakaś? Jaka granica? Boisz się, że pożądanie nastąpi złe, prawda? O, żeby tu nie było wszeteczeństwa. O, że tu próżność się nie pojawiła. Takie rzeczy ci chodzą po głowie, a Bogu nie chodzą! Bogu się nie mieści w głowie taka koncepcja. Zrozum to. Ale chrześcijaninowi się mieści. Chrześcijanin ma w głowie taką myśl. A może mój wygląd będzie zbyt ostentacyjny dla tego człowieka? Może za bardzo? Tak? Ale Bóg tak nie ma. Rozumiesz, o co tu chodzi? To jest eliminacja. Drogą eliminacji lecimy. Eliminacji. Tego rodzaju życie wymaga dyscypliny, samozaparcia i skupienia, czyli równowagi. Rozumiesz? Równowagi. Kościół jest zdominowany przez brak równowagi. To nie zrównoważeni ludzie. I diabeł na tym żeruje, zrozum. Twoja dusza jest przyzwyczajona do przeżywania starego. Diabeł chce, abyś przeżywał stare. Stare. On tego chce. Masz więc przed sobą bardzo duże wyzwanie. Ale Duch Święty jest po twojej stronie. Po twojej stronie jest Duch Święty. Duch Święty, że chce, żebyś realnie przeżywał cechy Boga. Żebyś je przeżywał. Żebyś je odnajdował, żebyś się do nich przyzwyczajał, żebyś się z nimi utożsamiał. On chce współdziałać z tobą w przeżywaniu przez ciebie bycia Bogiem. On chce to robić.
Zobacz, Ewangelia Mateusza 10:40 mówi, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. To słowo przyjmuje oznacza otrzymuje, bierze, zgadza się, wita. Dalej, Ewangelia Łukasza 10:16 mówi, kto was słucha, mnie słucha. Kto wami gardzi, mną gardzi. Jeżeli ty odnajdujesz w sobie Boga, to będziesz z łatwością odnajdował Boga w drugim człowieku. Będziesz w nim słyszał Boga. Będziesz w nim widział Boga. Nie będziesz skupiał się ustawicznie na cielesnych cechach tego człowieka. Nie będziesz bał się tych cech. Nie będziesz przerażony tym, że te cechy człowieków posiada. Będziesz człowiekiem, który jest w stanie karmić się Bogiem z drugiego człowieka. Rozumiesz? Ale najpierw musisz zacząć od widzenia Boga w sobie. Ja dzisiaj widzę Boga w innych ludziach. Ja nie mam żadnego problemu w dostrzeganiu Boga w człowieku przy jednoczesnym oglądzie, tak? Różnorakich problemów jego duszy i w okazaniu mu pomocy w tym. Ale jednocześnie widzę Boga w tym człowieku. Karmię się Bogiem z tego człowieka. Nie stawiam człowieka w miejscu bycia jedynie człowiekiem. Rozumiecie to? Chcę, żebyście mieli bardzo dobry obraz tego. Kościół to są ludzie, którzy w sobie muszą dostrzegać Boga i muszą dostrzegać Boga w innych ludziach z Kościoła. Bo inaczej bez przerwy będziemy bać się. Bać się tego, jak my będziemy żyli i bać się wchodzić w interakcje z innymi ludźmi, żeby oni nie zniszczyli nas. Rozumiesz? Nie wolno tak. Proszę cię, żebyś rozpoczął bardzo gruntowną pracę nad tym, aby widzieć w sobie Boga. Wiecie, na szkole wiary uczymy o trójjedyności człowieka. Jeżeli masz problem z tym, wróć do fundamentów i dowiedz się, w czym rzecz. Natomiast ty nie możesz inaczej siebie widzieć niż jako Boga i nie możesz innych ludzi w Kościele widzieć inaczej niż jako Boga. Bo inaczej nie będziesz mógł z nimi normalnie współpracować, współdziałać, żyć. Rozumiesz? Zacznij się skupiać na tym, że jesteś Bogiem. Zacznij to wyznawać, zacznij to ogłaszać, zacznij realnie określać siebie jako Boga. O to cię proszę dzisiaj. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja modlę się. Ja modlę się, żeby każdy z ludzi dzisiaj doświadczył tego, o czym mówię. Ojcze, ja chcę, żeby każdy z ludzi doświadczył realnego oglądu siebie jako Boga. Ojcze, w imieniu Jezusa my teraz autorytetem Kościoła otwieramy ludzkie oczy na te prawdy, które były dzisiaj głoszone. W imieniu Jezusa. Amen.